Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie zodiakalne lwy i zapraszam Państwa na prognozę z kart Tarota na miesiąc maj bieżącego roku. Przypominam, że jest to czytanie ogólne, nie z każdym może rezonować, dlatego zachęcam, sprawdźcie swój znak ascendentalny. Link do strony, gdzie taki znak możecie sobie obliczyć, jest w opisie tego filmu. A tymczasem przechodzimy do czytania. Karty, jak wiecie, mam już potasowane. Przekładamy i już patrzymy, co ciekawego maj przyniesie naszym lwom. Energia, z jaką wchodzicie w miesiąc maj. 8 buław. Co pomaga bądź przeszkadza? 9 denarów. Wasze zamiary. Jakie kroki będziecie podejmować? Jakie czyny? 7 buław. Co odchodzi do przeszłości, a ma wpływ na teraźniejszość? Królowa buław. Ale ogniście, moi kochani, co tu się dzieje? Wy, no będziecie w swoim żywiole ewidentnie. O czym będziecie myśleć, co planować, analizować? 10 buław. Najbliższa przyszłość, połowa miesiąca. Kochankowie. Wasze czynniki wewnętrzne, wasze samopoczucie. 6 denarów. Otoczenie, rodzina, znajomi, przyjaciele. As kielichów. O, czyli jakaś miłość tu na horyzoncie widzę, kochani. No jak najbardziej, zwłaszcza dla singli. Obawy lub nadzieje. 2 buławy, tak, ale macie tych buław naprawdę. 5 buław już jest, czyli jakaś decyzja przed Wami. I koniec miesiąca. 9 kielichów, spełnienie emocjonalne, szczęście. Bardzo ładne czytanie, moi kochani. Widzę tutaj jakieś flirtowanie, jakiś romans w tle i jakaś trudna decyzja, jakiś dylemat. O czymś nie chcecie wiedzieć, o czymś nie chcecie słyszeć. Jesteście ślepi, głusi, zablokowani na coś albo niezdecydowani. Ale już patrzymy. Teraz ja ładnie go przesuwam, żebyście wszystko ładnie widzieli. O. Tak? Widać? Widać. No okej, to zaczynamy. Energię, w jakiej jesteście w tym miesiącu maju, kochane lwiątka, 8 buław. No, będzie się działo. Dużo rozmów, dużo konwersacji, komunikacji, spotkań, wymiany, SMS-ów, maili, szusowanie po internecie, zawieranie jakichś nowych znajomości, przyjmowanie wiadomości. Flirtowanie, randkowanie, jakieś takie pisanie ze sobą, ogólne rozmowy i wymiana informacji, tak? Kurczę. Co tu mi się dzieje? Przepraszam Was, moi mili. Coś mi tutaj nie tak z obrazem. Dobrze, już jakoś może będzie dobrze. Czyli ogólnie ruch. Zaczną sprawy się szybko realizować i bardzo pomyślnie, tak? Ogólnie ta karta mówi o takim realizowaniu stopniowo swoich właśnie wszelkich zamierzeń, tak? Co jeszcze? 8 buław. Karta szybkości, aktywności, dynamizmu, postępu, nowych pomysłów jak najbardziej, wdrażanie je w życie. Będzie się działo, ogólnie będziecie po prostu rozkręceni, rozrywani na lewo i prawo, będzie Was wszędzie pełno, ludzie będą do Was lgnęli, informacje, jakieś listy polecone, jakieś właśnie takie nieoczekiwane, szybkie wiadomości. I co pomaga bądź przeszkadza? I mamy tutaj 9 denarów. No raczej jest to karta bardzo pozytywna, więc myślę, że będzie Wam tutaj w jakiś sposób pomagać. 9 denarów mówi o Waszej bardzo dobrej pozycji finansowej, materialnej.
no wręcz jesteście dobrą partią na wydaniu, tak można powiedzieć, tak? Dziewiątka denarów, karta bogactwa, dobrobytu, karta mówiąca o dobrym, dostatnim takim życiu, dobrej pracy, dobrych finansach. Są to też wszelakie jakieś inwestycje w nieruchomości, zakup działki, domu bądź sprzedaż z dobrym wynagrodzeniem. Jest to dobrze płatna praca. Ogólnie karta bardzo szczęśliwa, jeżeli chodzi o sprawy finansowe, tak? Możecie dostać jakiś spadek, ale raczej wygląda tutaj na to, że po prostu będą jakieś, mogą być to też informacje dotyczące spadku, jak najbardziej, że ktoś Wam tutaj chce jakąś darowiznę, jakąś obiecaną kiedyś przez babcię czy przez dziadka działeczkę zapisać, tak? Też jak najbardziej, ale ci bardziej mi tutaj pasuje, że raczej jest to jakieś umawianie się, dogadywanie, korespondowanie na jakichś portalach tutaj internetowych i Wy po prostu jesteście niezwykle atrakcyjnym kąskiem, że tak powiem, dla innych osób. No nie dość, że przystojni, piękne kobiety, przystojni mężczyźni, tak, bo to w zależności od płci, która mnie tutaj słucha. Naprawdę jesteście dobrą partią, tak? I jesteście niezależni finansowo, to chciałam tutaj powiedzieć, że macie mieszkanie, macie dobrą pracę, jesteście zadbani, doskonałe wyczucie smaku, jeżeli chodzi o ubiór, niezwykle atrakcyjni, tak? Więc tutaj to na pewno Wam bardzo pomaga. I teraz tak, Wasze zamiary. No Wy tutaj będziecie bronić jakiejś swojej pozycji, jakiegoś stanowiska. Być może chodzi właśnie o tą niezależność finansową. Ci z kolei, którzy tu załatwiają jakieś informacje związane właśnie z jakimiś takimi nieruchomościami, jakimiś finansami, spadkami, będziecie bronić się przed kimś, tak? Przed jakimś atakiem. Ktoś może tutaj Was jakoś nieładnie potraktować. Wy jesteście na mocnej, stabilnej pozycji, więc nie macie się co obawiać, że ktoś Was tutaj strąci z piedestału. Odeprzecie ten atak, osiągniecie sukces, tak? Wygracie, po prostu nie dacie się, obronicie się i wróg nie ma z Wami żadnych szans, po prostu odeprzecie ten atak. Co jeszcze? To jest takie wyznaczanie granic, tak? Żeby dać do zrozumienia, co, na ile kto może sobie pozwolić, tak? Nie dopuszczacie intruzów do swojej przestrzeni osobistej, do swojego domu. Bronicie swoich wartości, bronicie swojej prywatności. To może być też taka historia tutaj. No wreszcie jestem dumna ze swojej kamery, bo pięknie wreszcie mi pokazuje kartę. Oczywiście nie całą, ale chociaż widzicie główny jej kontekst. Dobrze. Co odchodzi do przeszłości? I teraz tak. Dla tych z Państwa, którzy romansują tutaj, szukają, flirtują, szukają jakiejś nowej znajomości na internecie, może odejść w zapomnienie jakaś piękna pani, królowa buław, strygon ognia, baran, lew bądź strzelec. Gdzieś tak około 40, takie mam przeczucie. Z kolei inna wersja dla innych lwów, może być taka historia, że kończycie z romansem, ponieważ królowa buław jest to tylko i wyłącznie romans, tak? Karta mówi, że to nic z tego więcej nie będzie, to jest po prostu chwilowa rozrywka, zachłyśnięcie się takie atrakcyjnością fizyczną, seksualną partnera i po prostu nic więcej, tak? I to odchodzi do przeszłości, ale z naciskiem takim mocnym na teraźniejszość i na przyszłość, bo ta osoba tutaj jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa, bądź ta sytuacja. Jakaś tutaj Wasza przebiegłość, przedsiębiorczość, bo królowa buław to jest cwana osoba, ale to też jest Wasza energia. Więc albo kończycie z jakimś romansem i już chcecie po prostu przeobrazić jakąś znajomość w coś poważniejszego, albo była propozycja romansu i Wy teraz to przeanalizowaliście i wchodzicie w to, ponieważ w przyszłości macie kartę kochanków, czyli tej zakazanej miłości, tego romansu, tak? Więc wydaje mi się, że była tutaj może propozycja i Wy w to wchodzicie. Zobaczcie, ta kobieta patrzy tutaj na tą parę, tak? Może być też tak. No tak, to co mówiłam, że wychodzicie już z postaci kochanki, kochanka
I zaczyna się coś poważnego, zaczyna się związek już taki, no, bardziej poważny, tak? Nie jakiś flirt, nie jakiś romans przelotny, tylko być może już coś bardziej poważnego, tak? Ogólnie Królowa Buław mówi też, że będziecie szybko załatwiać jakieś sprawy, czyli to daje jeszcze szybkości tym 8 buławom. To może być też sytuacja, że mieliście kogoś właśnie i ta osoba jeszcze Was obserwuje, tak? Patrzy na tą nową relację, która się tworzy w niedalekiej przyszłości. No musicie to dopasować do siebie, ale ewidentnie ta królowa nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa, bo ona patrzy na cały rozwój tej sytuacji, tak? Ona niby już jest odstawiona, że tak powiem, do rezerwy, do przeszłości, ale cały czas jakby kontroluje dalszy rozwój wydarzeń. I teraz co się dzieje, kochani, w Waszych myślach? No Wasze myśli już są przeciążone, przeładowane. Czy Wy nie za dużo bierzecie na siebie? No zobaczcie, te wszystkie pałki chcecie udźwignąć, niektóre Wam wylatują. No, czy naprawdę jesteście tak silni? Dacie radę to wszystko utrzymać w ryzach? Dacie radę trzymać tych kilkanaście srok za ogon? No ciężka sytuacja. Męczy Was już to bardzo. Nie wiem dokładnie, o co tutaj chodzi. No wydaje mi się, że może na dwa fronty tutaj działacie, też tak może być. Jakaś trudna sytuacja jest, która już Was bardzo irytuje, która Was przeciąża, przytłacza, męczy Was, już macie jej dosyć. Całe szczęście, że jest to karta brama, dziesiątka, czyli te trudy już się kończą i zaczynacie po prostu od nowa, tak? To te wszystkie ciężkie sytuacje już się po prostu kończą. Już będzie tylko lepiej. Zaraz tutaj sobie dopowiemy, o co jeszcze chodzi, ale to ma znowuż aspekt na to Wasze szczęście. Zobaczcie, jak te postaci tutaj na tych dwóch kartach patrzą na siebie, tak? Tak jakby ten mężczyzna patrzy tutaj na ten zamek, a w tym zamku jest uwięziona ta piękna kobieta i to jego spełnienie, to jego szczęście, tak? Też tak może być. I jemu już jest tak ciężko, no tak myśli intensywnie o niej, ale będzie ten sukces, będzie to szczęście. Jeszcze tylko musicie troszeczkę wytrzymać, bo naprawdę już coś Was tutaj przerasta. I teraz tak, o czym Wy myślicie? Znaczy, przepraszam, Wasze takie czynniki wewnętrzne, czyli co Wy sobie planujecie, co Wy w ogóle sobie, jakie są Wasze zamiary takie naprawdę, tak? Jest tu szóstka denarów, czyli Wy chcecie komuś coś ofiarować albo coś przyjąć. I teraz tak, czy to jest materia, jeżeli chodzi o sprawy jakieś majątkowe, materialne, jakieś przepisy, których tu ewidentnie broniliście, żeby nikt Was tutaj nie wysiudał z testamentu, czy z jakiegoś zapisu, czy z jakiejś umowy, to będziecie chcieli, żeby ktoś sprawiedliwie to ocenił, żeby sprawiedliwie podzielił na przykład pieniądze. Być może mówię, no jakaś babcia już zakończyła swój żywot i coś Wam zapisała, tak, czy no ktoś, jakiś członek rodziny. Oczywiście, no dzieje się tak w naszym życiu i jakiś spadek jest do podziału i Wy żądacie tutaj sprawiedliwości, żeby po prostu ktoś Was uczciwie i sprawiedliwie potraktował, żeby porówno każdy dostał, tak? Tu może też chodzić o jakieś finanse, o jakąś zapomogę, jakieś wsparcie finansowe, być może chodzi tutaj właśnie o jakąś podwyżkę, o pracę. No coś tutaj się dzieje takiego, gdzie liczycie na taki sprawiedliwy podział, żeby ktoś Wam coś zwrócił, ale sprawiedliwie, tak? Tyle, ile Wam się należy, żeby Was nie oszukał. I teraz tak, Wasze otoczenie, moi kochani. No i pojawia się piękna karta, którą uwielbiam, As Kielichów. Kochani, As Kielichów, spełnienie najskrytszych marzeń. To jest wielka miłość, to jest szansa na wielkie uczucie, na zakochanie, na prawdziwą taką przyjaźń, na oddanie i na ustabilizowanie sytuacji Waszej emocjonalnej. To jest stałe coś, to jest karta mówiąca, że zawsze możecie liczyć na swoich przyjaciół. To jest karta mówiąca o tym, że jest ktoś w Waszym otoczeniu, kto Was żywi bardzo wielkim uczuciem. Po prostu Was kocha, jest Wami zauroczony, jest Wami po prostu zachwycony i no, tęskni za Wami i chciałby Wam ofiarować ten kielich, żebyście dalej nieśli go wspólnie z tą osobą przez resztę życia, tak? Najwspanialsza karta, jaka może być, ofiarowanie Asa Kielichów.
wielkiego szczęścia, początku wielkiej przyjaźni, zakochania, spełnienia w miłości, spełnienia swoich życzeń, tak? I to Wam gwarantuje tutaj otoczenie. I teraz tak, Wasze obawy, i mamy dwójkę tutaj, jedna dwójeczka i druga dwójeczka jest, kochani, w karcie Tur. Tak? Mamy dwie dwójeczki. Czyli ogólnie jesteście na coś zablokowani, niezdecydowani, nie umiecie jeszcze podjąć jakiejś decyzji. Być może była jakaś propozycja, Wy nie umiecie się zdecydować, tak? Nie umiecie może na coś przytaknąć, nie umiecie się określić, nie widzicie rozwiązania na obecną sytuację i dalej stoicie w miejscu. Karta bierności, karta stania i zastanawiania się, czy mam iść w lewo, czy mam iść w prawo, czy mam wyciągnąć rękę na zgodę, czy nie, czy mam iść razem, czy mam iść w parze, tak, bo to jest dwójka. Czy jestem singlem, mówię tu teraz dla tej wersji, która tutaj mówi o tym romansie, tak? Czy mam być singlem, czy mam być po prostu w parze? Czy mam planować swoją przyszłość we dwoje, tak? Bo zobaczcie, on na razie trzyma jedną buławę. Ta druga, podejrzewam, że to jest ten as z otoczenia, czyli ta szansa na nowe uczucie. Pytanie tylko, czy Wy chcecie tej drugiej buławy? Czy chcecie ją złapać, chwycić w dłoń i powiedzieć, idziemy razem w życie, tak? Czyli znowuż jakiś dylemat, znowuż jakieś, kurcze, wahanie między Wami, tak? Ale to jest też karta partnerstwa jak najbardziej, ale raczej macie tutaj trzy karty niezdecydowania, ponieważ najbliższa przyszłość jest karta kochanków, która też mówi o dylematach, też mówi o wyborze, o podjęciu jakiejś decyzji, ale mówi też o partnerstwie, tak jak mówiłam, o zakazanej miłości, o miłości romantycznej, o zodiakalnych bliźniętach, ale też o rozterkach serca, tak? Karta jakiegoś wyboru, podjęcia jakiejś decyzji. Zakazany owoc, związek jakiś taki, no, potajemny, tak? Więc tutaj mówię, no, ci, co romansują, gdzieś tam szukają jakichś informacji, na internetach gdzieś tam piszą z różnymi ludźmi, może się pokazać jakaś osoba, która Wam zaproponuje po prostu związek. Zaproponuje Wam nowe uczucie, tak? Romans. Teraz pytanie, czy Wy w to wejdziecie? Zaraz dobierzemy karty. Ale wydaje mi się, że szczęśliwie ogólnie, co by to nie było, się dla Was zrealizuje w tym maju, ponieważ zobaczcie, jacy Wy jesteście szczęśliwi i zadowoleni. I jesteście sami z siebie zadowoleni. Jest Wam dobrze. Wy się czujecie dobrze w swoim towarzystwie. Wy się czujecie dobrze wśród ludzi. Jesteście szczęśliwi. Czujecie się obfici w uczucia, pozytywne emocje, tak? Karta obfitości, karta szczęścia, karta spełnienia swoich marzeń, takiej stabilizacji i zrealizowania się, tak? Harmonii, luksusu, zobaczcie, jak Wam jest dobrze, jak Wam jest wygodnie, jak się czujecie piękni, tak? Pełen luksus, komfort. Do tej materii zobaczcie, jakżeście ewoluowali, tak? Zobaczcie, jaka przemiana. Do tej materii, która, tak jak mówiłam, robiła z Was dobrą partię na wydanie takiego bogatego singla, który ma materię, który ma dobre ciuchy, który ma mieszkanie, dobrą pracę, pieniądze. Doszło jeszcze spełnienie emocjonalne. Wy jesteście po prostu szczęśliwi, Wy jesteście zakochani. Tak to widzę. Pięknie. Teraz sobie dopowiemy i zobaczymy, co nam tu dalej wyjdzie z tą historią mojego Lwiątka. Ale cieszę się, że na razie nie ma takich tragicznych czytań, bo bardzo nie lubię, jak są złe karty i mam Wam o nich opowiadać. Ojej, bardzo nie lubię. Tak chciała, żebyś... Zawsze Wam słoneczko wychodziło, asy kielichów, a nie jakieś tam 10 buław w głowie, przeciążenie, nie możecie dźwigać już tej całej sytuacji, naprawdę. No dobrze, zaczniemy sobie od tej ósemki buław. O co tam chodzi z tymi wiadomościami? Tak, dwie buławy. Czyli to jakaś decyzja do podjęcia. Wy musicie, zobaczcie. Zobaczcie na tą kartę. Idziecie drogą i nagle jest rozgałęzienie. I którą tu iść, prawo czy w lewo? Stoicie i zastanawiacie się, co robić.
Co dalej? Jakie kroki podejmuję? Jakie ruchy robię? Tak? I to jest związek właśnie z jakąś decyzją waszą nową. Albo partnerstwo. Zastanawiacie się, czy wejść w ten związek, czy nie. Tak jak wam mówiłam, czy podjąć tą buławę drugą, czy nie. Dobrze. Teraz zobaczmy tą królową buław. Kto to jest? Czy to jest sytuacja jakaś, czy to jest osoba? A, to jest karta sprawiedliwości. Czyli to jest jakiś urząd, może z kim wzięliście rozwód, tak? Separacja. Jakieś rozliczenia były tutaj z tą kobietą. No, jakieś papiery być może wcześniej załatwialiście, ci, którzy tu załatwiają jakieś sprawy materialne, spadkowe, tak? Więc była jakaś decyzja sądu, jakiś wyrok ogłoszony w związku z tym przedsięwzięciem całym. Albo mówię, ci, którzy tutaj szukają teraz nowej znajomości, są po rozstaniu z królową buław, czyli baran, lew bądź strzelec. 10 buław. Umiarkowanie. Czyli jeszcze panujecie nad całą sytuacją. Jeszcze macie kontrolę nad sprawami i umiejętnie umiecie tutaj pogodzić swoje emocje, tak? Swoje czyny, swoje emocje i cierpliwie po prostu czekacie na rozwój wydarzeń, tak? Jesteście cierpliwi. To może też mówić, że jest zwłoka w jakiejś realizacji jakichś spraw. Coś się tutaj opóźnia, coś się przekłada w terminie. To jest też karta zodiakalnego strzelca, więc może myślicie tutaj o jakimś strzelcu i bardzo wam ciężko już jest o nim myśleć. Być może chodzi tutaj o tą osobę, dlatego byście chciały zakończyć już te rozliczania tej przeszłości, ale jeszcze twardo po prostu stoicie tutaj na ziemi i no, dążycie do osiągnięcia tego celu, tak? Cierpliwie. Trzymacie kontrolę i być może chcecie zachować tutaj równowagę, tak? I dlatego chcecie, cierpliwie czekacie na takie sprawiedliwe właśnie rozliczenie tej waszej przeszłości. No tak mi się tutaj pokazuje to. Dobrze, 7 buław. No i 7 kielichów, tak. No bronicie się przed wyobrażeniem sobie, bo to jest w chmurach, tak? Czyli wy sobie wyobrażacie, planujecie sobie, jakie mogą być na przykład rezultaty tej sytuacji. No bo może wam sędzia na przykład przyznać te pieniądze, a może wam nie przyznać, może kazać podzielić się, a może każe wpłacić na, nie wiem, jakąś fundację charytatywną, tak? Więc macie różne tutaj tak jakby wersje sytuacji. Trochę za bardzo marzycie, troszeczkę za bardzo już wizualizujecie jakieś różne wydarzenia. Pamiętajcie, że no nie wszystkie są takie pozytywne dla was, tak? Więc tutaj ostrożnie z tym myśleniem, z tym fantazjowaniem takim. I żebyście nie przeholowali, bo możecie mieć za dużo tutaj jakichś pragnień, ale 7 wyjaśnia 7, czyli po prostu karta sukcesu, uda wam się to zrealizować. 6 denarów. 6 denarów, czyli 10 mieczy, czyli koniec jakiegoś cierpienia, czyli rozliczenie. Ktoś wam tutaj zadał ostry ból, tak? Jakieś cierpienie. Albo się poświęcacie być może. Być może się poświęcacie tutaj. Ale raczej uważam, że to jest dla was ciężka sytuacja, która was bardzo dobija i pragniecie zachować tą równowagę, tak? Być może w finansach, być może czujecie się właśnie w potrzebie, żeby ktoś wam coś ofiarował, tak? Bo jesteście zranieni poprzez poprzedni związek na przykład. A za kielichów nie będę tłumaczyć, bo my... Dwie buławy. I znowu wychodzi 6 denarów, tak? Czyli to jest jakaś decyzja. Czekamy na jakąś decyzję, na jakieś rozliczenie finansowe, czy te pieniądze będą, czy nie będą, czy ta oferta przyjdzie, czy nie, czy ktoś mi pomoże, czy nie. Kochankowie. Dziewięć mieczy. To jest ciekawe teraz.
No to jest ciekawe, bo wy nie możecie spać przez tą osobę albo sytuację, przez tą decyzję, przez ten wybór, przez to trudne podjęcie decyzji, tak? I wy nie możecie spać, wy się boicie. Was już aż te myśli nękają, jesteście przerażeni po prostu. Albo tak jesteście zakochani, że po prostu no, nie możecie spać, bo cały czas myślicie o tej drugiej osobie. Albo nie możecie w nocy spać, bo po prostu w nocy figlujecie z kochankiem bądź kochanką. No też tak może być, no jak nie może, nie może być, no może być. Pewnie, że może. Dlatego się, ona nie śpi w nocy, zobaczcie. Tak. Nie śpi w nocy, bo przychodzi tutaj amor. I figlują. Nie, śmieję się, kochani. No to jest jakaś rozterka, jakieś wątpliwości, tak? Albo wyrzuty sumienia. Albo wyrzuty sumienia, że dopiero jesteśmy po rozstaniu, a już tam flirtujemy z kimś nowym, tak? Też tak może być. Kochani, dalej nie dziewiątki kielichów nie będę tłumaczyć, ponieważ ja chcę, żebyście na koniec miesiąca byli szczęśliwi i obojętnie jaka to jest sytuacja tutaj. Obojętnie co tu się dzieje, będziecie szczęśliwi i macie tego asa kielichów, więc weźcie go, rozejrzyjcie się w otoczeniu, bo ktoś was kocha. Naprawdę, komuś na was zależy. No. Teraz poproszę o kartę radę dla naszego lwiątka na miesiąc maj. Jedną kartę rady. Co ten nasz lwik ma zrobić? As miecz. Kochani, powyjaśniać trudne sprawy i odciąć się od przeszłości. Od razu mówię, odetnijcie się od toksycznych spraw. Zostawcie to przeciążenie, tak? Bo wy jesteście cierpliwi, ale do czasu. Ja wiem, że lew nie lubi, jak jest urażona jego duma, ale jakieś sprawy, jakieś umowy, jakieś bolesne sprawy, bo naprawdę, no, jest tutaj coś, musieliście wygrać, wyrwać komuś z gardła tutaj, tak, tą siódemką buła, wywalczyć sobie, być może obronić swojego domu, swojego majątku, no, jakieś informacje tutaj. Wydaje mi się, że raczej dla większości będą to jakieś sprawy rozwodowe, jakieś rozliczenia z partnerami, jeżeli nie było ślubu, tak? Jakieś wyjaśnienia spraw. Liczycie na sprawiedliwe rozliczenie, na sprawiedliwy podział majątku i odcinacie się od złych spraw. Zaczynacie wszystko od nowa. Prawda zwycięży, pamiętajcie. Prawda zwycięży. Podchodźcie do sprawy mądrze, kierujcie się faktami, patrzcie na wszystko obiektywnie, analizujcie. Tak, żeby każda sytuacja była dla was zrozumiana, nie jakaś zawiła. I teraz przychodzi mi na myśl liczba 7 i afirmacja numer 7 od spodu, jak przestanę pasować. Afirmacja numer 7. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7. Mój dom to spokojna przystań. Chyba jednak będzie walka o jakieś mieszkanie. Kocham swój dom, kocham każdy jego kąt oraz ciepło i komfort, który mi daje. Przepełnia mnie spokój. Piękna afirmacja, już się pojawiła w jakiegoś znaku. Oj, moi kochani, no życzę wam, żeby wszystkie sprawy wam się dobrze poukładały, żeby nikt was nie oszukał, żeby ta sprawiedliwość naprawdę była na tym świecie i żebyście spełnili te swoje marzenia, żebyście byli szczęśliwi, żeby te trudne sytuacje, takie wydające wam się nie do rozwiązania się rozwikłały i żeby wszystko dobrze się poukładało, tak? No dobrze, moi kochani, to by było na tyle. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne. Jeżeli z wami nie rezonuje, odsłuchajcie sobie jeszcze filmik odnośnie swojego znaku ascendentalnego. I cóż, życzę wam wspaniałego miesiąca, dużo miłości, radości, spełnienia wszystkich marzeń, pozytywnego pozałatwiania wszystkich spraw. Jeżeli wybieracie się na majówkę, to życzę wam dużo radości, dużo odpoczynku, oczywiście samych słonecznych dni, żebyście sobie odpoczęli, czy to wyjeżdżacie w góry, czy gdzieś nad morze, czy nad jezioro, czy na działkę. Poobcujcie z przyrodą, nabierzcie takiej energii do życia, zregenerujcie ciało, umysł, zróbcie reset. I cóż,
Bądźcie szczęśliwi. Dziękuję Wam, kochani, za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.